dla pana wicewojewodę Zbigniewa Ostrowskiego, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk Męczeństwa w Bydgoszczy oraz przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego. Witam księży z dekanatu Jerzyckiego. Witam księdza kanonika pułkownika Zenona Suka, dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego. Pułkownika dyplomowanego Jana Rynkiewicza, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy. Witam pana Sambora Galińskiego, kujawsko-pomorskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Witam panią Krystynę Drepczyńską, naczelnika delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Witam pana Marcina Spaczynę, pełnomocnika zarządu województwa kujawsko-pomorskiego do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Witam pana profesora Jana Krzyminga, wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Bydgoszczy. Witam pana Romana Dobrzyńskiego, zastępcę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Witam pana pułkownika Zbigniewa Nowaka, dowódcę 8 Batalionu Walki Radiolokacyjnej w Grudziądzu. Witam pana majora Leszka Brzezińskiego, zastępcę wojskowego komendanta uzupełnień w Grudziądzu. Witam pana Romana Kleczka, zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa. Witam pana Jerzego Kuzowskiego, autora książki o grudniu. Szczególnie serdecznie witam rodzinę osób odnalezionych i dziś uroczyście chwalę. Witam przedstawicieli grupy oraz przedstawicieli Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłośników Medyków Bunkier Bydgoszczy. Witam młodszego inspektora Dariusza Knofa, komendanta powiatowego Policji w Świeciu, aspiranta Sławomira Jackiego, kierownika Ustępu Policji w Szczecinie, pana radnego powiatowego Szczepana Nowakowskiego oraz pana Marka Burzyńskiego, przedstawicieli starostwa powiatowego w Świeciu. Witam wójta sąsiedniej gminy Jerzewo, pana Mieczysława Pikułę oraz przedstawicieli rady gminy Jerzewo, radnych gminy Brzydzi oraz sołtysów z terenu gminy Brzydzi. Witam dyrektorów szkół oraz młodzież, także przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych i pozostałych niewymienionych.
się, prosimy o to dzisiaj w modlitwie. Trochę już jesteście. Pan was uprzesi w dniu ostatecznym. Żyjcie w pokoju. Każdy po kolei z księży. Maryjo, Matko Jedyna, Matko nas rodzi, Salve Regina, nędzne dzieci, Ewy wołamy, do Ciebie, Matko, z musimy walczyć, musimy o niego dbać. Pokój wymaga szacunku, mądrości w negocjacji i tego wszystkiego, co człowiek potrzebuje. Wiemy, że większość tutaj, może prawie wszyscy, nie dostali. Nie zastała ich wojna i nie są z tych, którzy ją pamiętają. A zatem tym bardziej czcijmy ten grób, pamiętajmy o historii. Możemy, kochani, się bratać. Możemy prosić o przebaczenie na jeźdźce, ale i przebaczyć powinniśmy, ale pamięć dla potomnych, dla historii musi pozostać i my za tą pamięć jesteśmy odpowiedzialni. Dziękuję księdzu proboszczowi, dziękuję księdzu do dekanatu Jerzyńskiego za mszę, za piękną homilię, którą wysłuchaliśmy. Zadumie i zastanowienie. Jeszcze raz, jak komuś nie podziękowałem, to bardzo przepraszam, ale myślę, że to miejsce, ten nastrój i sama obecność jest wielkim podziękowaniem i wielkim udziałem w dzisiejszej uroczystości. Składam gorące i serdeczne podziękowania rodzinom za przybycie i pamiętajcie, że największym szacunkiem będziemy was zawsze ważyli i obie gminy już dzisiaj będą zawsze otaczały to miejsce wielką pamięcią. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mówić o narastającego zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec.
Jednostki Wojska Polskiego obsadziły stanowiska obronne wzdłuż północnej, zachodniej i południowej granicy Polski. W tym głębokim rowie mówię, chwała bohaterom. Proszę o zabranie głosu przez przedstawiciela rodzin poległych tutaj żołnierzy. Szanowni Państwo, nasza obecność tutaj ma wieloaspektowy charakter. Po pierwsze historyczny, bo przed chwilą dowiedzieliśmy się całej prawdy o wydarzeniach w pierwszych dniach września 1939 roku. Aspekt narodowo-patriotyczny. Swoją siostrą, żołnierza Wojska Polskiego, sierżanta Wojska Polskiego. Nie było mi danym bezpośrednio poznać, pamiętać ojca, ponieważ urodziłem się w kwietniu 1939 roku. Ale żył w naszych sercach i pamięci dzięki wspomnieniom bliskich, którzy go znali, a znali go jako wspaniałego człowieka, wspaniałego męża, wspaniałego ojca. 73 lata minęły od chwili, kiedy ci, którzy w tej mogile spoczywają, umarli. Umarli śmiercią gwałtowną, umarli dlatego, że nie pilnujemy tego, żeby dzisiejsza masowa mogiła... Dzień Świętej Pamięci Jana Rycha. Proszę przedstawicieli rodziny Świętej Pamięci Jana Luzarowskiego. Nie będę długo przemawiał, ale ta piękna uroczystość, która faktycznie jest taką niesamowitą, żywą lekcją historii, jest także znakomitą okazją, by podziękować Państwu za te wszystkie działania, które podejmujecie, działając w imię ochrony prawdy historycznej, przekazywania prawdy historycznej.
bo to naprawdę jest coś, co buduje wspólnotę. Mówił zresztą o tym pan poseł nad zbiorową mogiłą. Dziękuję za to wszystko, co robicie dla działań Komitetu Narodowego dla Tłumaczeństwa. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, instytucjom, które brały udział i pomagały w czasie badań archeologicznych. To, co robiliśmy, robiliśmy wspólnymi siłami. Myślę, że zrobiliśmy to dobrze, a jak pokazuje dzisiejsza uroczystość, to, co robiliśmy, ma sens, jest potrzebne i dla nas, i dla rodzin, i dla przyszłości. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować wszystkim grupom rekonstrukcyjnym, wojsku, panom wójtom, panu wojewodzie i pozostałym osobom. Ja ze swojej strony chciałbym teraz również podziękować osobom. W pierwszej kolejności mam zaszczyt wręczyć rodzinom poległych kopię nieśmiertelników. Takie nieśmiertelniki znaleźliśmy przy 9 ciałach. Mieliśmy tylko połówki. 4 nieśmiertelniki udało nam się odczytać w całości. Zgodnie z prawem nieśmiertelniki muszę oddać do przewidzianej prawem instytucji muzealnej. Natomiast moim honorem jest teraz wręczenie kopii nieśmiertelników rodzinom.